Dzień dobry Państwu. Jestem dzisiaj zaszczycony obecnością szczególnych gości, którzy goszczą dzisiaj na naszym spotkaniu. Spotkaniu poświęconym zakończeniu dwóch istotnych dla szpitala inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Chcieliśmy pokazać, że działając od ponad pół roku jako szpital jednoimienny, a potem szpital wiodący w zwalczaniu epidemii w województwie kujawsko-pomorskim, działamy również w sferze inwestycyjnej po to, żeby szpital mógł pokazać, iż żyje cały czas nie tylko działalnością bieżącą, ale myśli także o przyszłości. Myśli o przyszłości przede wszystkim naszych pacjentów, których populacja liczy 450 tysięcy osób i którzy będą tej pomocy ciągle naszego szpitala potrzebowali. Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone zakończeniu tych inwestycji odbywa się z udziałem szczególnych gości, bowiem zaszczycił nas wojewoda kujawsko-pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz. Gościmy także panią dyrektor oddziału wojewódzkiego, kujawsko-pomorskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, panią Małgorzatę Dziedziak oraz pana prezydenta Macieja Glamowskiego. Jest to dla nas szczególna okazja do tego, żeby pokazać, co udało nam się przez te ostatnie pół roku zrobić w zakresie budowy najnowocześniejszych dwóch oddziałów, w tym oddziału intensywnej terapii oraz zakładu centralnej sterylizatorni. Są to niewątpliwie najnowocześniejsze, jedne z najlepiej wyposażonych tego rodzaju obiektów w tej chwili w województwie, jak i w Polsce. Cieszymy się, że udało się zrealizować ten projekt mimo wszelkich przeciwności, mimo tego, że jak wiemy wszyscy w tej chwili problem jest z dostawami, ze współpracą z firmami zewnętrznymi, szczególnie zagranicznymi. Niemniej udało się to wszystko zrealizować. Jeszcze raz powtarzam, że jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że te zadania zostały zrealizowane i dzisiaj z pomyślnością pełną możemy pochwalić się tym, co szpital zyskał dzięki realizacji tych zadań. Jeszcze raz dziękuję naszym gościom za przybycie, uświetnienie tej okoliczności dzisiejszej swoją obecnością i oddaję głos panu wojewodzie. Pan wojewoda. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie, Panie Prezydencie, Państwo Dyrektorzy, Szanowni Państwo. Moja obecność i obecność Pani Dyrektor nie jest tutaj przypadkowa. Od kilku miesięcy jesteśmy w stanie wojny z epidemią koronawirusa i to, co wydarzyło się przez ostatnie miesiące, tutaj właśnie w Grudziądzu, na zaproszenie Pana Dyrektora Hoppe, na zaproszenie Pana Profesora Gocha, ja i Pani Dyrektor nie mogliśmy odmówić, musieliśmy tu przyjechać osobiście. Szanowni Państwo, ja serdecznie dziękuję, bo to w jaki sposób współpracujemy ze Szpitalem Regionalnym w Grudziądzu, Panie Prezydencie, Panowie Dyrektorzy, jest czymś szczególnym i na szczególne słowa uznania i podziękowania zasługuje. Dziękuję wszystkim pracownikom szpitala, od pracowników, którzy wspierają ten cały system służby zdrowia, po pracowników właśnie służby zdrowia oraz kadrę zarządzającą, którzy naprawdę oddali tutaj serce, ducha, aby ratować zdrowie i życie ludzkie. W tej chwili w tym szpitalu przebywa najwięcej chorych na koronawirusa. Ten szpital spełnia szczególną rolę, jest szpitalem tak zwanego trzeciego. Tutaj również jest nomenklatura w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli czwartego poziomu, czyli z takim tym szpitalem koordynującym, który leczy, ratuje zdrowie i życie najtrudniejszych przypadków razem z chorobami współistniejącymi. Więc przebywa tutaj około 300 w tej chwili pacjentów, przeszło 300 pacjentów. Ta ilość się oczywiście zmienia, ponieważ nowe osoby zostają przywożone z innych szpitali, bezpośrednio trafiają do tego szpitala, również są na szczęście wypisywane. Ja bardzo dziękuję za uratowanie wiele istnień ludzkich, dla podratowania zdrowia, bo gdyby tutaj nie trafili, to ich życie byłoby zagrożone lub zdrowie również, więc no, naprawdę słowa uznania. Wiem, jak trudno było tą decyzję podjąć, szczególnie pan prezydent Glamowski, myślę, że może coś więcej na ten temat powiedzieć, ale ja sobie tylko przypominam to, co się wydarzyło, szanowni państwo, na przełomie lutego i marca, po moim kontakcie właśnie z panami dyrektorami, z panem dyrektorem Maciejem Hoppe i panem profesorem Gochem, po jakby naszej tutaj prośbie i propozycji, za każdym razem pan
Doktor Kowalski podczas obchodu zauważył, że tutaj wojewoda wydaje rozkazy, a szpitale je realizują. To tak nie jest, szanowni państwo. Wszystko jest w miarę konsultowane. O ile może być konsultowane, decyzje muszą być podejmowane, ale tutaj na taką prośbę o to, żeby przejąć ten ciężar walki z koronawirusem wtedy, kiedy ta choroba zaczynała się wdzielać do naszego kraju. Odpowiedź była natychmiastowa i myślę, że to, co tutaj się wydarzyło przez ten czas, powinno być kiedyś opisane jako właśnie przykład poświęcenia i dobrego zarządzania, szanowni państwo, jednostką służby zdrowia. Tylko powiem, że w mojej ocenie, to powtarzam po raz kolejny, bycie menadżerem, właśnie jako bycie szefem szpitala jest jednym z trudniejszych funkcji menadżerskich. Bycie dyrektorem, menadżerem szpitala w Grudziądzu to jest podwójna trudność, ale bycie menadżerem szpitala w Grudziądzu jeszcze w czasie COVID-u, no to razy trzy, więc słowa uznania i podziękowania, bo tutaj też można przy okazji zdrowie, szanowni państwo, przy tym wszystkim stracić. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie jeszcze, panie prezydencie, wymieniałem panów dyrektorów, to prośba od moich współpracowników. Mam trzech dyrektorów, którzy się głównie zajmują sprawą koronawirusa na terenie naszego regionu i pozwolę sobie o wymienienie trzech nazwisk, mimo tego, że te moje podziękowania kieruję naprawdę dla wszystkich pracowników, to przede wszystkim pan doktor Buczek, którego serdecznie pozdrawiam, pan doktor Bonek, który rzeczywiście też ma w tej chwili bardzo trudny moment tutaj, leczy trudnych pacjentów udarowych. No i pani dyrektor Kufel, która się w tej chwili schowała, która uczestniczy we wszystkich, prawie wszystkich naszych naradach. Bardzo dziękuję za to poświęcenie, za to oddanie. Gratuluję tych inwestycji, które tutaj dzisiaj oglądaliśmy, szczególnie ta centralna sterylizatornia, no tutaj oddział intensywnej terapii jest bardzo istotny i ważny. Widzimy i wiemy, co się dzieje w tej chwili z pacjentami pokovidowymi. Wydaje się, że oni są już wyleczeni, a okazuje się, że tego wsparcia w najbliższych miesiącach, tygodniach, miesiącach i latach będą potrzebowali. Jak to pan dyrektor Maciej Hoppe określił, jest to przyszłość medycyny, przyszłość wyzwań medycyny, z którymi będziemy mieć do czynienia. Także jeszcze raz chciałbym, szanowni państwo, podziękować wszystkim pracownikom szpitala w Grudziądzu, panu prezydentowi, samorządowcom, którzy tutaj nad tym szpitalem czuwają. Wiemy, jak ogromne są tutaj problemy w Grudziądzu, pewne zaszłości, które nas wszystkich tutaj dotykają i obciążają w tym trudnym czasie, też nie ułatwiają pracy tego szpitala. Jak bynajmniej serdecznie dziękuję. Ja zapewniam o tym swoim wsparciu w miarach, w ramach mojej możliwości. Myślę, że pani dyrektor również, Narodowy Fundusz Zdrowia zawsze przychylnie patrzy i patrzył będzie na i Ministerstwo Zdrowia również na szpital w Grudziądzu, który odgrywa i odegrał bardzo ważną rolę w tym bardzo trudnym okresie. I powiedzmy sobie wprost, ja wiem, że mówię już za długo, ale no dawno nie miałem okazji przemawiać, więc wykorzystuję ten czas, ale ta sytuacja obecna nie jest sytuacją komfortową dla nas. Mamy w naszym regionie cały czas bardzo duży wskaźnik zachorowań, najwyższy w Polsce. Trudno nam jest powiedzieć, dlaczego i z czego to wynika, ale niestety przekłada się to też na dosyć dużą ilość pacjentów, która trafia do naszych szpitali. No i z pewnym niepokojem patrzymy na styczeń, patrzymy na luty. Ja wykorzystam ten moment, szanowni państwo, żeby jednak mieć z tyłu głowy, że pandemia cały czas trwa, jest bardzo groźna. Robimy w tej chwili zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych. Za chwilę, co niektórzy planują, te spotkania naprawdę w miarę możliwości ograniczmy je do minimum. Jest to bardzo ważne i wiele takich osób, które się komunikuje z nami, myślę, że tutaj z każdym z państwa, który pracuje w służbie zdrowia, którzy w momencie, kiedy rzeczywiście wydarza się tragedia w ich rodzinie, proszą bardzo o to, aby pomagać, aby ratować i gdyby wiedzieli, to by pewnych rzeczy nie zrobili, więc bardzo proszę, żeby uniknąć takiej bardzo przykrej dla siebie i dla swojej rodziny konsekwencji i dbać cały czas o tą odległość. Trzecia fala jest niestety realna, jest i przed nami. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. No i cóż mogę powiedzieć, wiem, że kadra medyczna, kadra zarządzająca jest wycieńczona obecną sytuacją, no ale nie spodziewamy się, że to się zmieni w najbliższych tygodniach i my, mam nadzieję, że miesiącach, więc to szczepienie, które jest przed nami,
Ja liczę i mam taką nadzieję, że rozwiąże te nasze problemy i zaraz o tej porze będziemy w innej atmosferze i z innymi priorytetami się mierzyć. Bardzo dziękuję raz jeszcze i przepraszam, że przedługawe moje przemówienie. Dziękuję bardzo. Bardzo. Szanowny panie wojewodo, szanowna pani dyrektor, szanowni państwo dyrektorzy, szanowni państwo, Grudziądzki Szpital zawsze był i będzie doskonałą placówką medyczną, ale czas COVID-u pokazał, że jesteśmy nie tylko doskonałą placówką medyczną, zatrudniającą doskonałych specjalistów, doskonale wyposażoną, ale jesteśmy placówką strategiczną, strategiczną dla województwa, strategiczną dla Polski. I to, że daliśmy radę w tym trudnym czasie, to jest zasługa właśnie ludzi, którzy są bezpośrednio codziennie zaangażowani w walkę o życie i zdrowie pacjentów. Tych pacjentów najbardziej doświadczonych w tym czasie COVID-u. I dzisiaj przy tej okazji warto o tym pamiętać, warto podziękować wszystkim, całej kadrze medycznej, zespołowi temu, który zarządza tą placówką. Dziękuję także panu wojewodzie za tą doskonałą współpracę. Dziękuję Narodowemu Funduszowi Zdrowia za też wsparcie i za tą taką pewną wyrozumiałość, która wynika z zaszłości, które cały czas ciążą na naszym szpitalu. Dzisiejsze oddanie tej części nowej to pokazuje też jeszcze jedną rzecz, że nasz Grudziądzki Szpital to jest centrum nowoczesnych technologii. To jest w Grudziądzu coś unikalnego. To są urządzenia, aparatura na najwyższym światowym poziomie. Dzięki wsparciu unijnemu, które uzyskaliśmy w wysokości prawie 25 milionów, udało nam się te dwie inwestycje bardzo sprawnie przeprowadzić. Przypomnę, że one były przygotowywane od wielu, wielu lat, ale to determinacja zarówno GIM-u, Grudziądzkich Inwestycji Medycznych, która jest partnerem w tych projektach, jak i dyrekcji szpitala i także, co warto też podkreślić, marszałka, bowiem to jest finansowane z budżetu marszałkowskiego, z RPO. Udało się w ostatnim pół roku bardzo sprawnie to przeprowadzić. Co jest jeszcze bardzo ważne, udało nam się uzyskać 97% dofinansowania, czyli praktycznie ani szpital, ani miasto jako organ tworzący niewiele dołożyliśmy do tych inwestycji. Więc za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że wszyscy już dzisiaj myślimy, jak nasz szpital będzie funkcjonował po COVID-zie i myślę, że mamy też tutaj plany związane chociażby z rozwojem dalej szpitala. Mamy plany inwestycyjne, chociażby z planem budowy spalarni odpadów medycznych, ale też mamy plany związane z wykorzystaniem tego potencjału dla edukacji kadr medycznych. Marzy nam się wszystkim, aby ten szpital w przyszłości stał się szpitalem klinicznym. Mamy też plany związane z udrożnieniem dostępności komunikacyjnej do szpitala, skróceniem drogi dojazdowej z autostrady A1, czy w przyszłości z drogi ekspresowej S5. Dlatego mamy już gotowy projekt przygotowany i złożony połączenia drogowego, alternatywnego dla tego, które dzisiaj istnieje. Będziemy zabiegać o środki na realizację tego układu drogowego. Kończąc, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy są na co dzień zaangażowani w walkę o życie i zdrowie pacjentów, funkcjonowanie szpitala. Dziękuję za tą dobrą, moim zdaniem bardzo dobrą współpracę z władzami województwa i z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dziękuję bardzo. Zwiedzenia, to zresztą pan sam podkreślił, że tutaj jest pan od wydawania zadań i poleceń. No tak, tak jest, no tutaj szpital czy dyrekcja realizuje zadania, które przychodzą odgórnie. Jak pacjenci zobaczą te nowe pomieszczenia między innymi OJO, od razu zapytają, kiedy będziemy mogli z nich korzystać, kiedy szpital będzie się otwierał też na tych normalnych pacjentów, bo to cały czas od wiosny u nas jest problem. Ludzie się boją, mamy tą część covidową, tam jest prawie 300 pacjentów, ale kiedyś sam szpital obsługiwał prawie 500, więc jak to będzie dalej? Nie wiem, może pan to przewidzieć, albo może pan powiedzieć, jakie będą kolejne zadania, czy szpital będzie się otwierał na tych nowych, normalnych pacjentów?
Po pierwsze, życzyłbym sobie, żeby jak najszybciej. Myślę, że wszyscy tutaj obecni, nie ma takiej osoby w Grudziądzu i tak naprawdę w Polsce, która by sobie nie życzyła, żebyśmy przeszli w tryb normalny. Ale niestety w tym normalnym trybie się nie znajdujemy i też podkreślam niestety, że są takie województwa, gdzie ilość chorych w szpitalach spadła o kilkaset w ostatnich tygodniach, powiedzmy 6 tygodniach, a u nas niestety utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie w tej chwili. Na wczoraj 1297 osób przebywa w szpitalach, najwięcej 1320 1 grudnia. Więc no, liczyłbym na to, że ta ilość chorych się będzie zmniejszała. Ta trzecia fala będzie tylko falą statystyczną, prognozowaną, a nie rzeczywistą, bo też tak może być, Szanowni Państwo, że tak będzie, ale niestety no, musimy być przygotowani na wariant trudniejszy, więc na razie jakieś odmrożenie tutaj w Grudziądzu no niestety w grę nie wchodzi. Zachowaliśmy się optymalnie i tutaj gratuluję kadrze, która potrafiła jednak wygospodarować część czystą, bo to nie jest taka prosta rzecz. I mówimy tutaj o przygotowaniu obiektu, ale również o kadrze, która musi no, i tutaj być w pełnej gotowości. Tutaj w tej chwili przeszło 300 osób jest leczonych na koronawirusa na drugim poziomie, ale również wiele osób jest na trzecim poziomie, gdzie trzeba przeprowadzić bardzo skomplikowane operacje, no, o czym myślę, że już bardziej specjaliści będą mogli więcej powiedzieć. Więc na ten czas niestety nie mam dobrych informacji, nie mogę podać daty, ale tak jak panie redaktorze, i tak jak wszyscy tutaj obecni, im szybciej, tym lepiej.